Tak? I to jest super. Właśnie też o to chodzi, że gromadzimy ludzi, jakoś promujemy akcje, nie tylko i same imprezy, ale akcje, żeby pomagać tej drugiej osobie. A zwłaszcza, że kolega to jest pomoc jego córeczce, więc też bardzo szczytny i bardzo go wspieramy w tym i przy każdej imprezie, czy ja organizuję, czy ktoś inny, zawsze wspieramy jego córeczkę, jego akcję, jego fundację. I to jest bardzo szczytny cel, dlatego to jest kolejny powód, by przyjść na tą naszą dzisiejszą imprezę. Nawet jeżeli ktoś się nie załapie do tramwaju o 21 na Starołęce, no to może się udać bezpośrednio do koło 22.30 do klubu. No powiedziałbym 23, bo jak mamy zbiórka 21, czyli pół godziny, żeby tą całą grupę zebrać, jak również będą takie, mogę powiedzieć, ujęcia fajne. Już będziecie jakby ludzie, którzy przychodzą na tą imprezę, będą aktorami, będą częścią wydarzenia, czyli o nich też już będzie. Oni zobaczą w internecie, ja byłem na tej imprezie. Fajnie zmontowany film, pokazana impreza taka, no można powiedzieć, nie taka typowa relacja, tylko taki film. Film jakbyś zobaczył. Klip, jakbyśmy kręcili teledysk. Dokładnie. I muszę się tutaj przyznać, że oczywiście filmować będzie nasz niezawodny operator Filip, który właśnie robi ten piękny przejazd kamerą. Tak, i ja mu sobie tak pokiwam. Więc będzie na pewno bardzo dużo fajnej zabawy, bardzo dobrych ujęć, będzie także sporo, no i po prostu fajni ludzie. A ja też polecam, żebyśmy się sprawdzili klub Billabum, ponieważ tam jest też taki nietypowy klimat. Tak, no można powiedzieć, że to jest według mnie jedyny klub biliardowy, gdzie oferuje na pierwszym jakby poziomie klub, gdzie jest bardzo fajny bar, duży, gdzie można przyjść obejrzeć sobie mecz, czy to piłkarski, czy to bokserski. Na przykład. I później zostać przy jakimś piciu i sobie pobawić się, potańczyć na żywo z DJ-em, a do góry na piętrze wynająć sobie stół do bilarda. Bilarda, trochę się rozluźnić. Grywasz w bilarda? Oczywiście. Ja ostatnio polubiłem, tak rzadko zawsze grywałem, raz do roku, od święta, a ostatnio w Billabum naprawdę mi się to spodobało. Bardzo i fajne, można się wyluzować. Na odprężenie, tak, na odprężenie. I na pewno dzisiaj, na pewno zagramy partyjkę. Okej, okay, widzimy się przy stole. A zakład jeszcze pomyślimy o tym, o co zagramy. O co zagramy, dokładnie. Jeżeli Państwo chcą nas spotkać dzisiaj na tej imprezie, z nami zagrać, może się założyć o coś, ja z chęcią się założę o to, że jeżeli przegram, stanę nawet na głowie. Ale na żywo w Open Night. Na żywo w Open Night, dobrze, no to będzie trening komicznie. Trening, ja Ci zrobię też. Będzie komicznie. Super. Dzisiejsza impreza rozpoczyna się o 21 na Starołęce, w tramwaju, jedziemy. 21.30 jest wielki sygnał na odjazd, jak to tramwaj dzwoni bardzo głośno. No i wtedy już odpowiednia muzyka przeze mnie wyselekcjonowana będzie Was bawić przez półtorej godziny. Kończymy na Bałtyku o 23.00. Mówię na Bałtyku, ale w Poznaniu, nie nad morzem. Nie nad morzem. No do koło brzegu, czy tam do innych miejscowości, no może kiedy indziej, ale to inny projekt. To jest projekt. Pomysł kolejny na imprezę. Ja mam. W pociągu nad morze. To jest kac pociąg. Ale to będzie... Pomysł już jest. A to będzie majówka, coś w tym stylu, jakieś wakacje, może na otwarcie wakacji tour de na całą Polskę, takie największe miasta odwiedzimy, w każdym mieście impreza. No to już zdradziłem, więc, ale coś takiego się na pewno pojawi, kac pociąg. No to super, wiemy już, że będą kolejne takie akcje. Tak, zapraszamy dużo. Dzisiaj wszystkich Państwa. Oczywiście dzisiejsza impreza to także pomoc dla córki jednego z DJ-ów. Tak, tak. I jak to wygląda? Dlaczego pomagamy? Dlaczego pomagamy? No, każdy ma jakieś swoje sumienie, serce i na pewno obecne czasy, tak, mamy dostęp do telewizji, radia i dużo się dzieje, wydarzeń czy tego. I to są fajne jakby sposoby, żeby taką akcję po prostu pokazać, żeby ci ludzie zobaczyli, że przepraszam, ja może wrócę. Najważniejsze jest to, że ta osoba, która potrzebuje tej pomocy, że ona nie jest sama z tym, tak? Dokładnie. Tutaj jakby ojciec, mój bardzo dobry kolega, DJ, no Zuzia od swoich narodzin już ma bardzo ciężko. No można powiedzieć cudem, po prostu jest tutaj wśród nas. I dlatego warto dlatego pomóc. Warto pomagać, będą dziewczyny z puszkami, które podczas imprezy w tramwaju, jak również w klubie,
będą zbierały symboliczną kwotę, więc każdy może pomóc, czy to może każdy grosz pomóc, tak? Bo my to robimy już kilka imprez, więc do końca roku, już na następny rok cały czas dla ZUZI wspieramy, czy to przy dużych, czy mniejszych eventach, cały czas pomagamy. I to jest bardzo dobry pomysł na to, jeżeli Państwo się jeszcze nie zdecydowali na tą imprezę, by dzisiaj do nas dołączyć, klub Billabum, wcześniej Katz Tramwaj. A ja tym pięknym akcentem zakończę naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, że się spotkaliśmy nie tutaj. Nie możesz zakończyć jeszcze. Nie mogę? Wiesz dlaczego? Ach, zobacz, co my tu mamy. Faktycznie. My tu mamy jeszcze mnóstwo biletów. Zobacz, to są ostatnie bilety. Przed nami jest ich tutaj 14. 14 biletów, tak. Znaczy one są tutaj w kwocie 20 zł, wcześniej były za kwotę 15. Poszły jak świeże bułki, można powiedzieć, rano przed pracą w piekarni. Ale ja jako organizator pozwoliłem sobie dla wszystkich widzów programu Open Night zaoferować 6 biletów. Dwa bilety za darmo, czyli osoby, które przyjdą do mnie na 21 na zbiórkę i powiedzą hasło Open Night, dostajecie 2 darmowe bilety. Następne 2 osoby, które przyjdą, dostają za 10 zł 2 bilety i jeszcze ostatnia para, czy to będą 2 dziewczyny, koledzy, przyjaciele, czy to będzie narzeczona i narzeczony. O, i narzeczony, tak? Może to za 2 dyszki, czyli 2 w cenie jednego biletu. Czyli można się jeszcze załapać na tą imprezę dzisiaj. Zapraszamy, 21 Starołęka. Tak. Piękna inicjatywa, bawimy się, ja już też taki bilet zakupiłem, mam go w portfelu gdzieś tam do góry w naszej realizacji. Tak, no to tak. Chyba na wszystko dzisiaj. Będziemy Państwa zapraszać. Te 2 bilety są do odebrania. Jakie hasło? Open Night. Open Night. Oczywiście tak nazywa się nasz program. I tym pięknym akcentem teraz zakończę naszą rozmowę. Widzimy się o 21. Tak, tak. A teraz Państwa zapraszamy na krótką przerwę reklamową, tudzież muzyczną. To będzie wielka niespodzianka. A po tej przerwie porozmawiamy z Pauliną Lupą, która będzie starać się mnie, będzie chciała mnie przekonać, że warto marzyć. Dlaczego? Zobaczcie po przerwie.